pobycie w górach i otrzymaniu pewnej wiadomości od osoby, która zapytała o możliwość uczestnictwa w warsztacie z techniką odpuszczania, pomyślałem, czas reaktywować warsztat Satori. Muszę wam przyznać, że w mojej głowie zaczęły rysować się nowe plany w związku z rozwojem projektu Find Yourself. Zarezerwowałem salę w Białej Drodze w Krakowie na 26 września i opracowałem program z najlepszymi moim zdaniem praktykami duchowymi, jakie ludzkość odkryła na tej planecie, bo naprawdę chciałbym rozwinąć swoją sztukę nauczania i pomóc innym na żywo podnosić poziom świadomości. Serdecznie zapraszam wszystkie chętne osoby na warsztat Satori. Link jest w opisie. Podcast Po Całości, który od ponad miesiąca tworzę wraz z Aleksandrem, zaczął przynosić owoce w postaci pozytywnych reakcji, z czego się ogromnie cieszę. Jeżeli szukacie inspiracji w waszym rozwoju, to również was zapraszam. Natomiast tutaj, na kanale, będę dzielił się wideoinspiracją, która będzie miała na celu pogłębić wewnętrzną świadomość i zrozumienie egzystencjalnych prawd. Na dzisiaj przygotowałem dla was przegląd najlepszych moim zdaniem naturalnych praktyk duchowych, które na stałe zadomowiły się w mojej rutynie dbania o siebie. Część z nich będę pokazywał i omawiał właśnie na warsztacie Satori. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Medytacja siedząca, czytaj zazen. Jest to technika, która nie wymaga żadnej techniki. Brzmi dziwnie? No więc spróbuj usiąść ze sobą w ciszy i milczeniu. Włącz stoper na godzinę i nie rób absolutnie nic przez ten czas. Po pół godziny sztywnieją nogi. Zaczyna swędzić cię stopa. Plecy zaczynają się napinać. W głowie bombardują cię myśli niczym powiadomienia mediów społecznościowych i wszystkie wiadomości, jakie dostajesz. Brzmi jak mordęga i choć w praktyce tej nic nie trzeba robić poza utrzymywaniem uwagi na teraźniejszości i obserwacji myślenia, nie bez powodu nazywamy ją praktyką. Trzeba ją po prostu ćwiczyć, aby pojawiły się efekty w postaci czystości myślenia i spokoju wewnętrznego. Self-inquiry. Dogłębne przyglądanie się procesowi pojawiania się myśli ja. Siądź ze sobą w ciszy i patrz uważnie. Gdzie wyrasta w tobie myśl ja? Gdzie jest jej centrum? Skąd się bierze poczucie, że ty to ty? Zacznij badać to dogłębnie i sprawdź, gdzie tak naprawdę znajduje się źródło ciebie. Technika uwalniania doktora Hawkinsa i metoda Sedony. Autorzy tych praktyk dostrzegli, że emocje pojawiają się przed myślami, natomiast myśli są racjonalizacjami, efektem ubocznym nagromadzonego w nas napięcia. Poprzez obserwację uczuć, dopuszczanie ich do świadomości, zadawanie pytań i odpuszczanie, tworzymy przestrzeń, która uwalnia nas i umożliwia znajdowanie nowych rozwiązań na nasze problemy. Uważność emocji i przekonań. Jest to szczególnie ważne w utrzymywaniu zdrowia psychicznego i równowagi emocji. Jeśli dostrzegasz w sobie tendencje ekstremalne w doświadczaniu niektórych emocji i negatywnych myśli, warto jest się temu przyjrzeć. Pomocne mogą być dziennik, afirmacje, wizualizacje, coaching i zadawanie pytań, mindfulness z nazywaniem emocji oraz terapia. Możesz spróbować wyrazić swoje emocje poprzez sztukę, ale musisz uważać, bo to czasem jeszcze bardziej potęguje emocje, a czasem pozwala po prostu zobaczyć czy usłyszeć siebie w innym świetle. Metody oddechowe, np. pranayamy, oddychanie holotropowe, technika Wima Hofa. Technik jest całkiem sporo. Wszystkie mają na celu wywołać stan świadomości, w którym dostępność treści podświadomej jest dużo prostsza, a przy tym umysł staje się na tyle elastyczny i wrażliwy, aby móc stworzyć nowe wzorce myślowe. Yoga. Jest wiele odmian jogi. Każda z nich ma na celu wywołać doświadczenie unii
ze świadomością. Podam kilka przykładów. Bhakti yoga, praktyka polegająca na wielbieniu. Karma yoga, polega na działaniu bez przywiązania do efektów. Jhana yoga, podejście intelektualne do zagadnień duchowych, pozwalające na doświadczenie unii poprzez kontemplację. Kundalini yoga, praktyka pozwalająca na przebudzenie wewnętrznej energii. Witajcie moi kosmiczni przyjaciele. Chciałbym podsumować to wideo kilkoma słowami. Jesteśmy sobie nad Wisłą. Mam takie poczucie, że towarzyszy nam troszeczkę taki po-covidowy, depresyjny nastrój. Rozmawiałem z wieloma osobami, rozmawiałem ze swoją rodziną, rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi. Mam takie wrażenie, że każdy próbuje to, może nie tyle maskować, ale jakoś sobie po prostu z tym radzić. No bo wiadomo, też nie ma co stękać, jęczeć i narzekać przez cały czas. I jakoś trzeba żyć i iść po prostu do przodu. Dajcie dla mnie łapkę w górę, zostawcie swoje przemyślunki i komentarze. Wkładam bardzo dużo pracy i serca w te nagrania. A chciałbym, żeby jak najwięcej osób zobaczyło mój przekaz. Żeby promować tą istotę rozwoju wewnętrznego u nas w Polsce. Uważam, że jest jeszcze cała masa zabobonów, cała masa podziałów w tych kwestiach, ale potrzebujemy znaleźć w tym jakiś sens. A sensem w tym wszystkim jest czerpanie przyjemności z życia i pozytywnych doświadczeń. I to jest to, co chciałbym wam dać. Kocham was, miśki. Dzięki wam za uwagę. Stawcie łapki w górę, stawcie swoje przemyślunki. Zapraszam na warsztat Satori. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, możecie to zrobić poprzez PayPala oraz Patronite'a. To też bardzo przysłuży się mojemu rozwojowi, bo sprzęt, który używam, się ostatnio psuje i rosną mi moje wydatki, więc jakbyście mnie wsparli, to bym się poczuł fajnie. Kursy są na stronie, tak samo newsletter. Zapraszam was do podcastu Po Całości i do wszystkich innych fajnych rzeczy, które wrzucam na swoją stronę internetową. Trzymajcie się ciepło, życzę wam miłego, fajnego dzionka. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka.